Witam serdecznie. Dzisiaj temat oświecenie w Europie. Jest to temat dla klasy 6 szkoły podstawowej i przechodzimy do najważniejszych dat. Oświecenie to w dalszym ciągu epoka nowożytna, a samo oświecenie to cały XVIII wiek. I przechodzimy do początków epoki oświecenia w Europie. Pamiętacie o tym, że za czasów króla Ludwika XIV Francja stała się centrum kulturalnym, w którym pojawiły się nowe idee? W XVIII wieku to właśnie tam, a później w całej Europie spopularyzowano idee oświeceniowe. Uczeni głosili pogląd, że każdy człowiek, poznając świat, powinien kierować się rozumem, zamiast jak dotychczas polegać tylko na wierze. Dlatego też ten okres nazywany jest często wiekiem rozumu. Myśliciele oświeceniowi porównywali wiedzę do światła. Wierzyli w rozum ludzki jako naturalne światło pozwalające poznać człowieka i świat. W ten sposób powstała nazwa tej epoki, czyli oświecenie. Filozofowie i uczeni twierdzili, że każdy człowiek ma prawo do samodzielnego myślenia i własnych poglądów. W związku z tym pojawiła się krytyka wobec nauk Kościoła katolickiego, władzy absolutnej oraz przywilejów duchowieństwa i szlachty. Uczeni uważali, że nauka nie jest do pogodzenia z wiarą i propagowali ateizm, czyli pogląd, zgodnie z którym Bóg nie istnieje. Wskazywali, że Kościół poprzez głoszenie wiary w zabobony, na przykład cuda, chce sobie podporządkować wiernych. Duży wpływ na filozofię oświecenia miał pisarz, filozof i prawnik Montesquieu. Postulował on trójpodział władzy zamiast absolutyzmu. Według niego władza państwowa powinna być sprawowana przez trzy osobne kategorie organów. Co to znaczy? Prawo ustanawiać powinna władza ustawodawcza, na przykład parlament. Natomiast wprowadzeniem tych przepisów w życie powinna zajmować się władza wykonawcza, na przykład król i podlegli mu urzędnicy. Ostatnim elementem trójpodziału władzy miała być władza sądownicza poprzez niezależne od pozostałych władz sądy. Montesquieu uważał, że trójpodział władzy zapobiegnie nadużyciom i tyranii. Filozof i pisarz Jan Jakub Rousseau również głosił nową wizję państwa, w którym wszyscy, niezależnie od pochodzenia, są równi wobec prawa i wolni. Głosił, że państwo powinno funkcjonować na zasadzie umowy społecznej. Czyli ludzie, którzy sprawują władzę w państwie, powinni robić to w imieniu ludu, za jego zgodą i dla jego dobra. Godziło to w dotychczasowy pogląd, że władza pochodzi od Boga i dawało możliwość odwołania rządzących w razie niezadowolenia z ich rządów. Wynalazki i odkrycia. Jakie się pojawiły w tym okresie? Okres oświecenia to czas wielkich przemian. Postęp techniczny umożliwiał odkrycia w wielu dziedzinach wiedzy. Udoskonalenie przyrządów obserwacyjnych pozwoliło na doskonalsze obserwacje wszechświata, na przykład odkrycie nowych gwiazd i planety Uran. Udowodniono dzięki nim słuszność teorii Kopernika. Z kolei Isaac Newton dokonał przełomowych odkryć w fizyce. Opisał przyciąganie ziemskie i odkrył, w jaki sposób poruszają się ciała niebieskie. Jako pierwszy obliczył prędkość dźwięku. W medycynie i w biologii dokonywano nowych odkryć dzięki wynalezieniu mikroskopu. Naukowiec Karol Linneusz odkrył tysiące nowych gatunków roślin i zwierząt. Ospa jako śmiertelna choroba nie była już tak groźna ze względu na odkrycie szczepionki przeciwko tej chorobie. Pojawiły się nowe wynalazki, takie jak maszyna parowa, napędzana parą wodną pod ciśnieniem. Wynalazł ją James Watt. To właśnie w tym okresie fizyk Gabriel Fahrenheit odkrył termometr. Natomiast bracia Montgonflier wynaleźli niezwykle wówczas widowiskowy balon. Największym dziełem naukowym oświecenia była wydana w XVIII wieku wielka encyklopedia francuska. Stała się ona wiarygodnym źródłem wiedzy, ponieważ jej twórcy mieli na celu stworzenie bazy informacji, w której specjaliści z różnych dziedzin dzielili się swoją wiedzą. Encyklopedia liczyła 35 tomów, a pracami nad nią kierował Denis Diderot. Wraz z epoką oświecenia ponownie zainteresowano się starożytnością. Pojawił się nowy styl w sztuce, klasycyzm, nawiązujący do sztuki starożytnych Greków i Rzymian. W stylu tym stawiano nacisk na jasne reguły, ład i harmonię oraz prostotę. W malarstwie często nawiązywano do antyku poprzez ukazywanie postaci w pozach i ubraniach przypominających starożytnych Greków i Rzymian.
W architekturze zrezygnowano z barokowych zdobień i stosowano popularne w antyku kolumny, tympanon, czyli taką ozdobę frontowej ściany budynku, często zdobioną jeszcze rzeźbami. Popularne były też zaczerpnięte z antyku kopuły, tak jak tu w kościele świętego Mikołaja w Poczdamie. Podsumowanie. W XVIII wieku rozpowszechniły się idee oświeceniowe. Głoszono pochwałę rozumu, wiedzy i doświadczenia. Krytykowano nauki kościoła, władzę absolutną i przywileje szlachty. Szybko rozwijały się fizyka, matematyka, astronomia i biologia. Spopularyzowano koncepcję Monteskiusza o trójpodziale władzy na władzę prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Dzięki poglądom głoszonym przez Jana Jakuba Rousseau postulowano funkcjonowanie państwa jako umowy społecznej między rządzącymi a ludem. Pojawił się klasycyzm jako nowy, nawiązujący do antyku prąd w sztuce. W stylu ten stawiano nacisk na jasne reguły, ład i harmonię oraz prostotę. Dziękuję bardzo. Na dzisiaj to tyle. Do usłyszenia w następnych odcinkach. Zapraszam.